No nieźle. Gadasz. No, wiem. Źle, miałem odpalić ten sabotaż, a się pomyliłem. Mogłem zabić teraz Evronę, ajajaj. Nie wiesz. No i jak znalazłeś ciało? Ciało znalezione po samej prawej stronie, czyli w... Chciałbym się zapytać, Konopski, co dalej zrobiłeś? Gdzie dalej? No, jak byłeś z Zachą w nawigacji, jak ja poszedłem, co dalej zrobiłeś, Konopski? Poszedłem stamtąd, do kafeterii. Którą stronę? Do kafeterii? Ktoś go mijał? Nie miałem. Evron, widziałeś go przy Łyponsach? Niestety, no, weaponsy trochę ekranu zajmują, albo, wiesz, nie albo zwróciłem uwagi. Albo Bloody, bo ty też biegłeś od kafeterii w prawą stronę. Czy widziałeś Konopskiego? Ja go nie widziałem też. A dokąd dobiegłeś, Bloody? Nie, no, ja skończyłem rundę teraz w ten, tam gdzie się strzela. Na strzelnicy. Okej, okay. No i nie widziałem, go, żeby tam przebiegł? Widziałem Konopskiego wraz z Nexo, jak wyrzucali na samym początku śmieci i to było jakieś 15 sekund temu. Tak, nie wiem, czemu było. Nexo nic nie, nie wiem, czemu no Nexo bo... nic mówi. No bo chciałem, Boże, coś się wypowiecie, no bo ja jedyny sam do powiedzenia tutaj to, że ja olałem... Tak, ale okej, Nexo, bo marnujemy czas na przepytywanie Konopskiego, po prostu. No to generalnie sytuacja jest taka, że ja Konopa widziałem, on pobiegł do nawigacji, potem Zacha też pobiegł do nawigacji, ja rundę skończyłem w komsach i nagle Zacha no, nie żyje. No to czy widziałeś Konopski kogoś innego jeszcze tam przy nawigacji? Bo ja tylko widziałem, odbiegając ciebie i Zachę. Nie do końca. Właśnie tak mijałem niezbyt nikogo w sumie. Po prawej stronie na pewno tego killa nie mógł zrobić Evron oraz Bloody, ponieważ Bloody biegł od strony Medbaya, a Evron robił wtedy weaponsy. Bo ja Evrona wtedy mijałem. Więc na pewno to nie były te dwie osoby. Tyle mogę powiedzieć. Widziałem ostatecznie Konopskiego i Zachę, po prostu. I nie mam nic więcej do dodania. No, mi też to troszkę śmierdzi. Tym no, bardziej, Konopski że jaki... Tym bardziej, że jaki miałby być sens powrotu z nawigacji do kafeterii? Christian. Konopski lubi, ja Konopski lubi sobie wyłazić do kafeterii, bo, nie zawsze do bo nie on myślał, że tam obiady rozdają w ty, nie, teraz po prostu. Ja to zrobiłem ogólnie też. Zrobiłeś? Boję się, że jeżeli wywołtujemy Konopskiego, który po prostu jeszcze nie ogarnia gry, że wywołtujemy potencjalnego crewmate'a, który jest po prostu nieogarem, a wcale się nie zbliżymy do znalezienia zabójcy. Czy możemy uznać, że go motywujemy mocniej? Ale Madzio, tam była cała masa ludzi, nikt go nie widział. Tak, Dobra, okej, okay, to możemy wywołtować. Tylko chcę tutaj zagrać safe. Powiem wam tak, że jest sens pójścia do kafeterii z nawigacji, wrócenia się, ponieważ ja się bardzo bałem iść do Shieldców, bo byłem pewien, że ja ktoś tak może samo mnie miałem. Zabić. No właśnie, Shieldcy to jest takie jedno z ja tych zagrożonych ja po ostatniej rundzie, jak mnie jakaś szmata zabiła od razu. No już nie mam szans, ja pierdzielę naprawdę. Och, i znowu nie ten przycisk pod zresztą. Dobra, pozamykajmy ich tu wszędzie. Też było po mnie, tak? Next. Słychać się było jak coś? A, stop. Dawaj, może się uda. Ciekawe. Ojej. Okay. Akurat ty głośno powiedziałem. Dwie osoby, a nie jedna osoba. I tam przychodził Nexo, Noirekt i Mike. Dobra. Gdzie było to ciało? A może najpierw chciałbym się dowiedzieć, kto gdzie jest, zanim powiem. Ja tak. Jestem przy... Nawigacja. Ja i AB Storage. Tak. Okay. Reaktor. Okej. Okay. Bloody? Nawigacja. Dobra. Bo teraz tak, ja poszedłem sobie robić śmieci w storage'u i tam znalazłem pod swoimi dosłownie nogami biedne ciało Nexego, który wszedł tam chwilę po mnie. Akurat odchodziłem od zadania, już tam leżał martwy, więc ktoś się... No, jeszcze raz, w którym miejscu? Tam we dwóch. Śmieci w storage'u. Aha, w śmieci w storage'u. Kto był w storage'u teraz?
Czyli albo... Ja i Amy. Ja przed sekundą przebiegałem przez storage, więc dlatego to jest dla mnie najbardziej dziwne, bo ja nie widziałem przycisku report, żeby tam było rzeczywiście ciało. Ja... Czekaj. Gdzie było ciało? Jeszcze raz, Mike, powiedz mi. Storage'u przy śmieciach. Kto wchodził do... elektryka? Kto wchodził do elektryka? Diabeł? Ja byłem w elektryku. Ja. Diabeł i Noirach, bo była, słuchajcie, sytuacja taka. Wszedłem do jamy smoka, czyli elektryka sam. Miałem tam 3 questy. W momencie zrobienia ostatniego questa, przesunięcia jednej dźwigni do góry, światło się wyłączyło, więc jako good guy crewmate, Mandzia na pewno doceni, wyłączyłem od razu światło. W momencie wyłączenia światła dopiero dwie osoby wbiegły do elektryka, czyli to był Diabeł i Noirach. Diabeł i Noirach, skąd biegliście? Mogę mieć jeszcze jedno pytanie do Majka? Skąd przebiegałeś do Shieldsów? Do Shieldsów biegłem od góry z nawigacji. Bloody, widziałeś to? Ja wam jeszcze raz powiem, jak wyglądała rzecz. Ja z Noirachtem byłem po prawej stronie w nawigacji. Mówił, że przebiegał obok nawigacji. No to nigdzie tam nie biegał. Poszliśmy razem do elektryka. Ja chyba diabeł, poczekaj, chociaż diabeła minąłem, diabeł, zmijałem cię z kimś, co nie? No z Noirachtem. Ja z Noirachtem miałem ten sam ród jakby. Do prawej byliśmy, najpierw na samolociku po prawej stronie czy czymś tam. I Mike w tym momencie wchodził do nas też tam jakby na prawą stronę. A, czyli był na prawej stronie. No dobra, bo ja go widziałem przy Shieldsach i dziwne by to było, gdyby przyszedł ze Storage'a i by się znowu cofnął do Storage'a zgłosić ciało. Ja Mike'a akurat nigdzie nie miałem. Wiem, że miałem Diabeła chyba, właśnie możliwe, że z Noirachtem, ale Mike'a nigdzie nie widziałem. We dwójkę szliśmy z Dobra, od tego killa też mogę oczyścić Ebrona, bo rzeczywiście on szedł od lewej strony właśnie od światła, żeby rzeczywiście odłączył to światło. Nie mam nic do powiedzenia, ponownie. No właśnie, tak nie chcesz prowadzić. Tak? Nietypowo, Mandziu, podejrzane troszkę. Podejrzane. Nietypowo dzisiaj. Dobrze, ja bym zagłosował na... Skipujemy. No, panowie, to jest ostatni call na skipowanie. Uważajmy na Bloody. Zakładając, że jej dwóch zdrajców została, prawdopodobnie jednego wyeliminowaliśmy. Zobaczymy, no nie byłbym tego taki pewien. No to jeżeli... No tego niestety nie wiemy. Wiemy za to, że Nexen mnie obrazi. Nigdy, przyjacielu. Dobra. Okej, gdzie zostało znalezione ciało? Naprawiałem światła i pode mną padł Evron i widziałem, jak ktoś leci do venta, tylko nie widziałem koloru, bo było dosłownie w kąt. Wiecie co? To było dosyć ciekawe tak naprawdę, co tu się wydarzyło, bo byliśmy tam w dużej grupie. Tam było chyba, był Mike, był, kto tam jeszcze był? Ja byłem, ten. I ja sobie lałem paliwko i z tego, co widziałem, to Mike z Evronem poszli do tych, naprawiać światło i nagle Mike zgłasza ciało. Oj, Majki! No. Tylko, że ja cię, Bloody, jeszcze poprzedniej widziałem, tak mi się przynajmniej wydaje. No może widziałeś, bo na przykład masz dalekie widzenie impostora, bo nie wiem, czy wiesz, impostorzy widzą dalej. Bloody, jak to jest, że siedzę przez 3 rundy, nie wypowiadając żadnego słowa i ty na to nie zwracasz uwagi? No przecież to zwróciłem w poprzedniej rundzie, że jesteś podejrzany. W ostatnich 10 sekundach. No ale zwrócił. Ojeju, przepraszam, Mandziu, że cię nie oskarżam o to, że jesteś zdrajcą. Przepraszam, Mandziu, że... Ogólnie to nie normalnie, od razu to mówisz, od razu normalnie. A powiedz mi, Mandziu, czy w ogóle podczas dzisiejszego streama ile razy cię oskarżałem o bycie zdrajcą? Jeszcze nie raz, ale jeszcze nie. Zdrajcą. No byłem, ale ja tu dobry kolega, Mandziu, nie oskarżam cię. I mówię to po prostu, co widziałem. A nie, przepraszam, Bloody, oskarżałeś mnie ten jedyny raz, jak byłeś crewmate'em. Jeszcze nie zdążyłem zginąć. To był ten jedyny raz. Tak czy siak, ale dobra, wracając do tematu. No tak czy siak, tak nie czy no, bo, no, ale nie, bo nie dobra, o tym mówię, Mandzio, jest teraz inna rozmowa, no bo wyrzucić, powiem ci to, ja ci mówię, jak wygląda sytuacja. Okej, okay, Mandzio wyskakiwał śmieję się. Ale ogólnie chodzi o to, że Mike poszedł z Evronem do elektrycznego i nagle tam zostaje ciało znika. A czy bardzo podejrzone w poprzedniej rundzie było to, że po prostu ja robiłem to paliwo i praktycznie
faktycznie sekundę wcześniej przebiegałem obok tego miejsca i tego ciała nie było, dlatego mi się wydaje, że Mike rzeczywiście w tamtej rundzie walnął po prostu surfreporta. Więc nie wiem, bo to jest podejrzane, no co, ktoś wyskoczył ten... Podejrzane jest miejsce, gdzie widziałem poprzednio Bladeusza i... To powiedz mi, gdzie mnie widziałeś, bo ja nawet nie wiem, gdzie ty mnie widziałeś. AP Diabo, mam pytanie, czy jak wyschodziliście wtedy z nawigacji, czy przy kompsach mijałeś nie wchodzi... Ja nie wschodziłem z nawigacji. To diabeł. Czy jak schodziłem z nawigacji po prawie pierwszej rundzie ci chodzi? W tej poprzedniej, nie, w poprzedniej. Czy jak schodziłeś z nawigacji, bo schodziłeś z kimś tam? Mijałeś mnie, diabeł, i no mijaliście mnie w tej pierwszej rundzie, pamiętasz? On nas widział, ale my go nie widzieliśmy, było zgaszone światło. To by się potwierdzał movement jego wtedy. To znaczy mi śmierdzi Mike, tyle powiem. Kurde, nie. Bo ten self-report jest... No i tu. Ej, ale dlaczego na mnie głosujecie teraz, bo nie kumam totalnie. Bo ciebie po prostu podejrzewam, dlatego. Ale nie wyrzuciliśmy nikogo, może być ciężko. Ale cały czas szedł jeden kill, to może... Mogliśmy albo przewalić... Gościu idzie z Evronem. Dobra, gramy. Bez sensu. Dobra, trzeba Mandzia się pospić, bo to jest po prostu ten... Gdzie on jest w ogóle, ten Mandzio? Zacznijmy od tego. Tu go nie ma. Dobra, słuchajcie, to próbowałem wyczaić, ale niestety je wyczaiłem. To byłem był w medycznym. To był w medycznym. Ja byłem w medycznym, teraz skanowałem. Ja pierwsze co wbiegłem, to było w medycznym, jeszcze czekałem na Evrona, bo jako duch się skanował. Mike, jak to jest możliwe? Ja byłem w reaktorze, robiłem zadanka. Po prawej na dole, Mike, a teraz po prawej na dole mnie w ogóle nie było, pobiegłem do kabli, tam... Nie widział Mike. Ludzie, no to jest Mike, no i jeszcze nie ma sensownego innego wyjaśnienia. Stamtąd pobiegłem, Mandzio mnie widział, Mandzio brał paliwko, ja stamtąd pobiegłem do góry, do medyka i tam się skanowałem. Teraz wychodziłem, wchodziłem do kafeterii i w tym momencie przyszło zgłoszone. Powiem tak, ktoś przeskoczył, bo ciało zostało znalezione w elektryku, jak zgaduję. Tak, tak, na wejściu do. Oczywiście, że tak. Ktoś przeskoczył wentami z elektryka do kamer i tą osobą była, to był Bloody, ponieważ się potwierdza to. Dlatego zacząłem pytanie nie od tego, gdzie jest ciało, tylko kto był w medycznym. Nie wydaje mi się... Ale ten... Jest Bloody. I Mike, czemu od razu głosujesz? No bo... Nie byłem w medycznym, Mandziu. No i a ty gdzie byłeś? No bo nie byłeś ja w medycznym. Ja byłem po samej prawej stronie, robiłem kabelki, bo miałem... No i dobrze, no i rakt. No nie super, byłem i to się w medycznym. Mi potwierdza. Ale nie byłeś w reaktorze, gdzie powiedziałeś. Byłem w reaktorze, oczywiście, że byłem. I potem. Mogę mieć magiczną wiedzę, że ktoś przeskoczył wentami? Czy to są moje skille tutaj? A może, no to może jednak ty jesteś tu impostorem po prostu i tutaj po prostu. Wydaje mi się, że jest trochę większa szansa, aniżeli, że jestem impostorem, no, że po prostu. No nie wiem, powiem ci tak. No, powiem ci tak. Ja generalnie już nieraz woziłem się między innymi właśnie z Diabełu. Mike generalnie mi mega śmierdzi najbardziej, aczkolwiek dziwię się, że na mnie idą te podejrzenia. Ale mówisz, że się ze mną woziłeś, ze mną. Nie, przepraszam. Ale my cię nie widzieliśmy, Mandzio. No, wtedy... Mówisz, że cię mijaliśmy, nie, Mandzio, a było zgaszone światło wtedy. Sorry, ja nie Mandzio Bladii. Dobrze, tak, no tak. Więc mówisz, że wiesz, my cię widzieliśmy i tak dalej, ale wtedy było zgaszone światło i jedyna osoba, z którą mijałem się biegłem cały czas, był Noirak. Ale no w takim razie ja też bym cię widział, jakbym cię minął. Mówisz, że jesteś w reaktorze, a jesteś na kamerach, Bloody. Nie było mnie ani razu na kamerach. O, Bloody, i tak kłamać się jeszcze w żywe oczy. No dobra, wierzę. Nie no, nie było mnie naprawdę na kamerach, więc XD trochę. To musiałeś siedzieć w będzie, czy coś? No, wołduj. Taktyka dobra. Dobrze ci szło, Bloody. Oj, ale... Kurde, ale myślałem na początku rzeczywiście, że cały czas myślałem, wiesz co, Bloody, do teraz jak, wiesz to jak, Mike. Jakbyś na niego nie najeżdżał, wydaje mi się, to bardzo może być... Ale powiem, może. Generalnie... Pamiętajmy, że Bloody stracił swojego kumpla w pierwszej rundzie. Tak, generalnie... Musiał chciałem Mandzia wyeliminować, ale nie mogłem go znaleźć, tak to jest prawda. Jej no, akurat ja właśnie, ten, no... właśnie ja wiedziałem, Bloody, ja jesteś nauczony. Jak ty jesteś impostorem, to ja wiem, że ty ale właśnie mogłem taki sam fokus jak
ja, co nie? Ja muszę ciebie ubić, ty no, musisz mnie, bo my siebie wyczuwamy od razu. Mogłem domyślić się, że będziesz w adminie i tam od razu powiedz, ale kurde, jakoś tak Ejbi się napatoczył, dobra, to go przymachnę. I to by było. Ej, Mike, obraziłbyś się, jakbym cię poprosił, że o zmianę. Ajajaj. Nie bardzo. Dobra, kiedyś to się nie udało. Może teraz się uda. Olik 1237, hej bloody, jak tańczy mimo 5 zł. O, jak miło, elegancko. Jak dzionek minął? Okay. Dziękuję za nocika, piąteczka dla ciebie. No to ciekawa sytuacja. A to może Zaha? Zaha? Siema. One. Nexe, ile sekund temu skończyłeś się skanować? Nie wiem, zdążyłem dojść do zadania z kryształami do reaktora, czyli nie wiem, z 10? Jak kryształami? Gdzie ty byłeś przy kryształach? Byłem nad tobą, widziałem cię. Byłeś nade mną? No dobra, bo ja ciebie nie zdążyłem zobaczyć, bo w sumie questa akurat skończyłem. Nie włączyłeś się światła, panowie, nie włączyłeś się światła ani nic, powinniśmy mniej więcej wiedzieć wszystko, tak? Dobra. No właśnie, ja mogę poprosić tylko informację jakby, czy ktoś tam, tak ostatnie 10 sekund mniej więcej, gdzie byliście, w jakich grupach. Mam jeszcze pytanie do Nexa. Czy widziałeś tam Majka? Widziałem Majka i widziałem Mandzia, jak wybiegali. To ja na pewno mogę potwierdzić, że na pewno nie zabił Mike. Dobra, jeżeli ja mógłbym tutaj Zacha poprosić nawet nie o ostatnie 10 sekund, to ostatnie 3 sekundy. Ja jestem teraz na spawnie, wróciłem się na spawn, żeby zobaczyć, czy nikt tam nie zginął. I wiem, gdzie jest ciało Evrona też przy okazji. Okej. Okay. Ja też wiem, pewnie w medbayu. O, miło, że mówisz, Nexe. No super, Nexe. No dobra, ale plus minus to? Wiemy, mamy informację, kto na pewno nie mógł zabić Evrona. Nie mogłem to zrobić ja, nie mógł to zrobić Zacha, nie mógł to zrobić Mandzio, nie mógł to zrobić AP, nie mógł to... Nie mogłeś to zrobić Nexe, ponieważ ty byłeś cały czas z kimś, bo my się mijaliśmy... Tak, ja no dlatego mówię, dlatego... No i kogo gdzie, ty mamy... gdzie ty Nexe później pobiegłeś? Znaczy, jeśli... Ja pobiegłem do reaktora i tam widziałem AB'ego. Ja ale generalnie... gdzie widziałeś AB'ego, w którym momencie? Jak robił dobra. Zadanie w reaktorze. Znaczy, mnie to ciekawi jedno, bo Zacha, ty coś... Bo coś była jakaś gadka o tym, ale że... Ale nie, czekajcie, dajcie mi dokończyć myśl. Czyli sytuacja jest taka, że Evrona mógł zabić albo Neuracht, albo Konop, albo ty, Bloody. Nexe, a powiedz mi, czemu tak szybko takie wnioski wyciągnąłeś, jeśli nawet nie słuchaliśmy, gdzie Neuracht i Konopski byli? No trochę szybko Nexe. Tak to skarżesz. No bo generalnie. Bo ja wszystkich mijałem innych w tych gierach. Ten Nexe, dlatego... ale poczekaj, z tego co zrozumiałem, to ty byłeś wcześniej w tej skanerze, tak? No ja się skanowałem się odszedłem do Evrona. Po czym Evron nie żyje. No to tak naprawdę ty też możesz być końcowa, podejrzany. Konop, AB, Bloody. Lokalizacja końcowa. Kafeteria. Reaktor po prawej stronie. Dokładnie. Po prawej stronie przy queście tym z materiałami, no to się wrzuca do tych pudełek. Dobrze, oj. Że skipnąłem, bo był to snipe. Ja nadal trzymam, że to AB. Też biegałem z tobą, jak ty tego nie widziałeś? No, nie biegałeś ze mną. Ja nie wiem. Ty masz, może przez pink, dobra, trzeba się Mandzia pospić, no i jest najniebezpieczniejszy. Tu, trzeba się Mandzia pozbyć, bo jest najniebezpieczniejszy. Tra la la la, la 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 la. Witam, nie starczyło czasu na rozmowę w poprzedniej rundzie. Bloody, dokładna lokalizacja. No powiedziałem, kafeteria przy automacie. Robiłem sobie zadanka. Dobrze, Konopski, dokładna lokalizacja przy końcu ostatnie 3 sekundy. Mówiłem, że kafeteria... nie pamiętam dokładnie. Ja byś mógł nawet określić prawo, lewo, góra, dół, lewo, środek. Góra. Lewo, góra, czyli bardziej tam storage, tam gdzie masz konewkę, czy bardziej tak. Tam jak wychodzi z tego? Okej, okay, dobra, super. AB, lokalizacja, 3 ostatnie sekundy. Mówię, byłem przy tym questie, co z tymi pudełkami, to się dzieli te minerały i tak dalej. Był, mogę go potwierdzić. Dobrze. Czyli Nexe, ty tam biegłeś głęboko, dobra, tak, dobra. Czy byłeś ja tam przy... kryształki byłem robić. Dobrze, przy minerałach byłeś, czy bardziej przy tam na górze? No ja tak jak mówię, robiłem te kryształki, one są wyżej niż te minerały. Te kryształki, dobrze. Mike, a ty jak widziałeś sytuację? Bo ty mówisz, że widziałeś AB'ego tam, tak, widziałeś tam Nexe. Widziałem AB'ego i tak, widziałem Nexe, ale poza korytarzem. No ja potem ale poza korytarzem? Poza korytarzem na dole. Dobra, i dobiegłeś do reaktora i już Nexe tam był? I,
Nie, a właśnie, ja też... Ja tak się... Ale co? Przecież ty mnie mijałeś z Mike'em. No tak, nie wiem, czy byłem. Mandzio, ty byłeś na respie, tak, Mandziu? Tak, i ktoś potwierdza, że Mandzio był na respie? Mógłbym no nie, bo na przykład nikogo nie było. Ale to tak naprawdę... Ale go nie widziałem. Mogę głos, bo ja skończyłem w kafeterii i fajnie, że odpowiadam ostatni, bo skończyłem w kafeterii po prawej stronie na dole z balonikami. Ja wbiegłem tam już na ostatni moment, gdzie nie widziałem ani Konopskiego, ani Bladiego. No to chyba tak, nie padnie źle, to chyba nie potrafisz patrzeć. No. Dobrze, czy widziałeś tam przy automacie gdzieś Bladiego? Panowie, bo w ostatniej sekundzie... Przy automacie nie widziałem, na panowie, jakieś 5 sekund przed tym, jak dobiegłem do spawna, ruszył się wend w medbay. Zatem ktoś ruszył się wentem i gdzieś pouciekał. I dwie najbardziej podejrzane osoby, to jest AB, że uruszył wenta i z kryształków poszedł tam na dół i Nexa go złapał. I drugi to jest Bloody, który wyszedł z kafeterii i poszedł na górę do automatu. Nie, ja dalej się zastanawiam ogólnie, jak Mike nie widział, jak wbiegaliśmy razem z śluzą no do rektora. Sobą, ja nie mam pojęcia. Powiem wam tak, ja generalnie, jak biegłem na początku do medbaya, widziałem, że jest tam, ktoś chyba był w tym medbaya, stwierdziłem, że omijam i biegnę sobie, poszedłem do kafeterii robić zadanka. I jak tak to wyglądało. Miałem to też zachę, jak biegłem do rektora. Oczywiście, że to jest możliwe, no i tak. To jest niemożliwe, bo byś biegł wtedy razem ze mną. Oj, byczku, to ja biegłem, pierwszy pobiegłem do kafeterii, nikt ze mną nie biegł, więc nie ma opcji, no i ja ciebie też nie widziałem. No, ale przypominam ci poza tym Neurach, że jest na logach, że jest mały... Nie widziałeś ani Konopskiego, ani Neurachta, tak? Nie widziałem. No bo powiedziałeś, że... Tak, ale ja przypominam, że jest mały zasięg, ale Neurach, więc jeśli ty mnie widziałeś... A, zresztą, co ja gadam. No właśnie, nie widziałem. Proszę uważajcie na... Na ciebie też nie widziałem, co ja ci mam powiedzieć? Proszę uważajcie na Ebiego i proszę uważajcie na Nexa. Na te trzy osoby. Nexa malutko, ale AB Bloody bardzo. Dobra, troszeczkę z ciebie od ten oskarżenia wytegowujemy. Strasznie długie zadanie jest. Siema! Sianko, co tam? Zaha? AB, twoja lokalizacja w tej chwili, gdzie jesteś? Reaktor po lewej stronie. Dobra, to jest kłamstwo. Ostatni sonar, który przeszedłeś, to był północny, czyli powinieneś być na adminie O2 albo na świetle. I'm ready about that. To? Co? To? AB, jaki sonar robisz jeszcze raz? Ja mogę dokładnie całego pała powiedzieć. No. Pierwsze co zrobiłem, poszedłem do balkonu, zrobiłem balkon. Potem poszedłem do do rzucania śmieci, rzuciłem śmieci. Obok był automat, czekaj, zrobiłem AB, automat. Czekaj. Możecie tak. Głosować jeszcze, proszę? Zaha? Tak. No są jeszcze 4 głosy, zatem możemy to odwrócić. Ja... No, albo ja jestem ślepy, ale czekaj, możecie sprawdzić ślepi. Czekaj. Kto zagłosował? Mandzio, Zaha, ja. Kono, Bloody. Dobra, tak. To jest potrzebna informacja, ponieważ... Widziałem, jak AB przechodził przez z góry, jak przechodził do reaktora. Mijał mnie. Mijał Bladiego, mijał Konopa i mijał Neurachta. Tak, to się no zgadza. No miałem dużo miłości. To się zgadza. Osób, to prawda. Dlatego, moi drodzy, ja jestem przekonany, że to nie mógł być, że AB przeszedł to legitnie. Ale on mógł mijać reaktora, bo mógł się wywentować i przejść o tam, żeby przejść o tamtej stronę. Cały czas tam byliście, nie mogłem tam skończyć żadnego wenta. Widziałem go akurat, widziałem, że zbiegałem w dół. Nie miał jak, nie miał jak. Nexa no, widział, jak przechodził normalnie z dołu na lewą. Bloody był w tej grupie osób, która widziała i nic i nie mówiła. Tak, Bloody był w trakcie tej grupy i jeszcze dołączył się Konop. Znaczy ja się jeszcze, żebym trochę wyłączyłem.
I ja już nie, i tak zupełnie szczerze, ja już chciałem Zacha biec też do przycisku, bo ja się bałem, że tu poleci jakiś double kill, bo Bladiego okay, movement dobra, był tak dziwny. Dobra, next, to przepraszam, czekaj, bardzo, to robiłeś było... dokładnie ten sam movement co ja, chodziłeś i biegałeś tak, w kółko. No, no, biegałeś dobra, w kółko. To, słuchajcie, zróbmy tak, jeśli jesteście przekonani, ja nie wydaje mi się, żebym skipnijmy się pomylił, tego ale można tu skipnąć. Skipnijmy tego tak naprawdę w tym momencie macie czterech podejrzanych, nie, którzy... Nie, właśnie tacy... nie, właśnie zmniejszyli podejrzeni, właśnie teraz ja nie mam... chcę... Właśnie ej, ale ja, nie chcę nic, ale ja nie chcę nic mówić, ale czemu w ogóle ktoś wykluczył, że to jest Nexus, skoro w pierwszej rundzie tak naprawdę wyszedł z tego medbaya nie, i on też... się skanował i Evron, w sensie, dobra, Evron no. mógłby, znaczy tak, Evron zanim się miałby skanować, tak? Evron czyli czeka. Jeśli nie on no, fejkował, no. Ej, to Mar, to jest prawda, Nexus jest czysty z takiego powodu, no że Evron czekał na skana i zginął na skanie, czyli miał skana i się skanował, nie sprawdzał no, tylko. Tak. Nexa tak. No znaczy, to wiem, kurde, i mogę... Nexa potwierdza mnie w tym momencie, więc no, więc... Nie, to, nie, teraz to tak nie, mogę, nie, nie, potwierdzam, nie, ale oczyszczam z tego. Dobra, oczyszczam mnie, dobra. To będzie ciężka moim runda. Zdaniem, moim zdaniem, Blood jest na 98% impostora. Nexa, no. Nic specjalnie okay, no chodziłem jest, i robiłem no. Zadania no. Przed tobą, a ty dobra. I tak mnie podejrzewasz. Ja momencie, mogę się mylić, no. Ale zarażać, bo to 2%. Jestem podejrzanym, skip. Ale skipnijcie, proszę. Skipnijcie, no. Ej, Bismarckiem skipnijcie. Plus tym bardziej ten ładnie, vote na ładnie, Nexe, bardzo plus ładna reakcja, ten ładnie. Vote na Ebiego mi strasznie Bloody nie pasuje, bo ty go widziałeś, a no. Patrzyłem się cały czas na ciebie, jak zrobisz kółka. Ja pierdzielę. O, za wcześnie, za wcześnie. O kurde. AB? Widziałem jakiś długi nick. Czy ja cię właśnie obroniłem? Nie. Widziałem długi nick, który zabił i poszedł do venta. Chciałem zobaczyć, szybko dobiec do venta i zobaczyć, dobra, kto to a był. Gdzie? Gdzie? Widziałem to w śluzie. To była śluza okay. I to raczej jest Konopski, bo na pewno widziałem bardzo długi nick, a najdłuższy ja nick w tym momencie bardzo, ma Konopski. Ja przebiegałem obok Mandzia, obok admin rooma. Kiedy? Przed no, chwilą. Tak, ale no to przed chwilą, to mogłeś się właśnie skoczyć do tego venta. 20 sekund a, temu. No to 20 sekund nie. Temu, no to po prostu... Nie. Tak, przebiegłeś obok obok Mandzia i gdzie pobiegłeś potem? W stronę tego głównego miejsca, nie wiem jak to się nazywa. Kafeterii? Kafeterii? Dobra, od samego początku już z tą kafeterią było tak, że no... Dobra, Konop, mam nadzieję, że się nie mylę, ale na logach w lewo poleciałeś. Więc no, no więc Konopski, by się zgadzało. Konopski po prostu w śluzie, nie, zdążyłem tylko nick długi zobaczyć, nie widziałem koloru. Jestem w stanie uwierzyć, że AB bawi się w detektywa. W sensie... AB by nie, po takiej rundzie by nie zrobił czegoś takiego. Właśnie mi to głupio, bo ja dosłownie zrobiłem zadanie, obok mnie stał Neura, schodzę na dół i nagle widzę ciało i AB go obok no bo ciała, ta śluza, nie? Bo śluza się zamknęła, po prostu. Śluza się zamknęła AB, i nie ale AB, tylko pytanie mam, czemu ciała nie zgłosiłeś w takim razie? Bo to mnie ciekawe. Bo biegłem no dlaczego? No bo bieg, żeby znaleźć osobę. No, żeby ale z drugiej tą strony, osobę, która... z drugiej strony on mógł go zabić i mógł biec do Venta, żebym ja go nie zauważył i się cofnął, jak ja on jest zauważyłem. Zbyt spokojny na to, Nexon. On jest tak, zbyt tak, spokojny tak. Na to. To w sensie nie było, nie. To nie było a, zadanie nie. I wymówka nie. Na samym chwilę. A Blad tak. Jest dodatkowo broni, kurde, Konopskiego, jakby rzeczywiście był tym drugim zdrajcą, który to próbuje znaczy go bronić, na samym i rzucić to na mnie. Na samym początku jeszcze siebie potwierdzali we dwójkę, więc no... Mi to nie no, mi dalej, inaczej, ja wiem, że Neurach jest na pewno czysty i mi się zeznania z pierwszej rundy Bladiego nie zgadzają, więc ja dalej uważam, że to jest Bladi. Uważam, że to jest Konopski i Bladi w tym momencie. Bladi próbuje z Konopskiego rzucić to wszystko na mnie. Nie no, przecież ja nie mówię, że to jest, ja to nie no, mówię, że to jest że to nie jest Konopski, ja nie mówię. Wtedy być może po prostu logi się nałożyły na siebie albo był lag, co nie, ale teraz nie mamy już sytuacji, że był lag czy logi się nałożyły na siebie, tylko stricte Zacha powiedział, Konop poszedł w lewą, a nie w prawą stronę, a mówi, że jest a, w prawej stronie. A powiedział, że jest kafeterii, dokładnie. Zatem skoro jest kłamstwo, no to wokół Konopa. Nie powiedziałeś, że kafeteria, tylko że... Powiedziałeś to! Powiedziałeś to. Powiedziałeś do głównego pokoju. Kafeteria. No tak, główny pokój. A my sobie dopowiedzieliśmy, że kafeteria. Tak. Tam gdzie się kawę pije, kafę. I uważajcie proszę na Bladiego i na Ebiego uważajcie, są tak samo podejrzani moim zdaniem. Bladi trochę bardziej, odrobinę, ale Ebi ma zobaczycie, swoje momenty. Jak będę Ebi ma swoje momenty. I będą cztery osoby, to będziecie wiedzieli, że dobrze wyrzuci. Tak by go urwało, jakby ktoś go zabił właśnie.
IRL. Taktycznie. No i Rachnik do ciebie tam na górę nie przebiegł. O, Bloody! Nie chciałem cię zabić, Gałganie, prędzej to ty mogłeś mnie zabić. Widzieliście Bloody'ego idącego w górę? To znaczy powiem skąd wam... Skąd Bloody wybiegł, mam pytanko. On był w O2, tam gdzie ja robiłem górną część. Byłem teraz na górze. A gdzie był? Gdzie był AB? Czy on był tam w O2? On od góry. W przeliciach już? Zajebiście, bo ciało było ciało było tutaj na śluzie. Poszedłem na górę, bo myślałem, że może poszedł do reaktora, ale zgadłem, że raczej skoczył w wentę, nie było go na górze, zbiegłem na dół, chciałem zgłosić ciało, ale ono było idealnie na drzwiach. Zatem tutaj jest Bloody i po prostu i tyle. Mogę to być oczywiście też ja, bo nie zgłosiłem ciała, tylko przebiegłem, no ale panowie. To znaczy na początku jak podbiegałem, dla mnie Bloody wydaje się najbardziej podejrzane w tym momencie po prostu. No bo jakby... Rzeczywiście chciał bronić Konopskiego, żeby rzucić to wszystko na mnie? Przecież nie broniłem, ani razu nie powiedziałem, że Konopski nie jest. Co ty gadasz? No. Dobra, no, Bloody. Tłumaczę ci definicję bronienia. No, dawaj. Normalny Bloody. O, Mandzio, 2 piksele w bok! Ajojojojo! Ale wie, Bloody ale... impostor? Nie, no panowie, Bloody, Mandzio, razem, nie razem. Ale nie, no Mandzio, ale Mandzio też był trochę podejrzany, no ale cały czas najeżdżać na mnie, to co mam powiedzieć, no. To znaczy, robię ci definicję, jak mało u ciebie oznacza, że ktoś kogoś broni już. A, wystarczy kurwa. Chociaż neutralne słowo na kogoś temat, Bloody, z twoich ust to jest bronienie. Dobra. I lupę odłożył, żeby zajrzeć do odwrotnicy. Bloody idealnie w mojego total taska, jak skończyłem zadanie na strzelaniu. W tym momencie, kiedy ja skończyłem, Bloody w tym samym momencie, kiedy total taska ruszył. Ej, sorry, bo ja byłem, mówię ci, ja przeleciałem te logi dwa razy, żeby to...